spotykamy się nieraz, rzadko to jest, bo już jesteśmy starsi panowie, ale staramy zawsze jakieś mieć przy sobie akcent, jakiś znaczek, jakąś legitymację, jakiś dyplom, który żeśmy zdobywali jako chłopcy. No po prostu nucimy sobie jakieś imciarskie piosenki. Ja zawsze jestem takim właściwie pionierem, który po prostu no chcę pierwszy się jakoś wybić. I taka piosenka. Halo, tu Warszawa, Konopnickiej 6. Na falach eteru oddaję wam cześć, bo w machu tym wszystko być musi okej. Warszawskiej, polskiej YMCA. ...1947 rok. W Polsce zrujnowanej, w Warszawie rozbitej, zniszczonej, miałem to szczęście widzieć na własne oczy, odbyła się pierwszy konkurs ogólnopolski, konkurs śpiewaczy, dla śpiewaków. Wrażenia straszne, mile i sympatyczne. I straszny dlatego, że w zrujnowanej Warszawie, tak zniszczonej, odbywa się śpiew. Śpiewanie jest, uważam, jedno z najpiękniejszych ludzkich zdobyczy świata. Śpiewanie i kochanie to są dwie podstawowe rzeczy, drodzy Państwo. Ale to już jest... Twoja mać, zagadałem się. Będą Ładyś. Właściwie produkował, to znaczy produkował się, nie wiem czy to dobre słowo, śpiewał swym wspaniałym barytonem. Ludzie byli zachwyceni, po prostu owacja na stojąco. Dzisiaj po 65 latach, bo to 65 lat minęło, siedzę na tym ganku i myślę, śpiewałeś, ale jak ja śpiewałem? Drodzy Państwo, powiem prawdziwe wydarzenie. Otóż miałem zaśpiewać arię z Kotłuby ze Strasznego Dworu i pieśń Moniuszki Stary Kapral. Przewodniczącym był profesor, o źle się nie mylę, Wiktor Bryży. Wchodzę na estradę i zaczynam śpiewać. I zamiast Kolubi zaczynam śpiewać Kaprala. Dlaczego? Dlatego, że podobny akompaniament. A ja byłem tak zdenerwowany, że ja nie wiedziałem, do czego ja mam śpiewać. No zaśpiewałem i zdobyłem pierwsze miejsce. To jest najśmieszniejsze. Byłem sam tak zaskoczony, bo dostałem jedyną nagrodę w tym konkursie. To była firma Ciszkowski, która oferowała mi kapelusz, drodzy Państwo. I to była jedyna nagroda. Ale nie chodzi... To może to jest trochę i śmieszne dzisiaj, ale to było fantastyczne. Siedząc na tym ganeczku, dochodzę do wniosku, że ta imka z 1947 roku zadecydowała o tym, że ja przez całe życie śpiewałem. A nigdy nie myślałem, że będę śpiewakiem. Najpiękniejsze moje wspomnienia z lat młodości, właściwie na przełomie dzieciństwa i młodości, bo chłopiec tak jak ja, który przeżył okupację i potem całe powstanie warszawskie, to nareszcie doznał trochę swobody. Czy ja pamiętam imkę? No pamiętam, bo była to świetna firma, tak bym to powiedział. Czyli miejsce, gdzie się człowiek czuł pewnie i spokojnie i gdzie spotykało się wielu ciekawych ludzi. Tam było sporo muzyki jazzowej, naturalnie, bo to był ten czas, kiedy świat żył w epoce oszołomienia jazzem. Środowisko młodzieży tuż po wojnie w Krakowie, młodzieży inteligenckiej, która jeszcze nadrabiała studia, które zostały przerwane wojną, bardzo interesowało się muzyką, która wtedy do nas docierała z zachodu. Była to muzyka jazzowa. Władze ludowe uznały, że jest to lęgarnia szpiegów albo coś w tym rodzaju. Zresztą to było wtedy modne, szukanie jakichś tam czarnych charakterów. Jesienią 1951 roku, po zamachu na Stefana Martykę, redaktora radiowej audycji prorządowej Fala 49, duża grupa mieszkańców dawnej Imka, szczególnie młodzież, została w nocy w miejscu zamieszkania po bardzo brutalnej rewizji aresztowana i przewieziona między innymi do słynnego wówczas Pałacu Mostowskich.
co wy tu robicie? No wychodzimy z Imki, a co wy żeście tam robili w tej Imce? No panie, pan dzielnicowicz, tam, ja nie jestem pan. No to żeśmy słuchali muzyki dobrej, gdzie ta muzyka? No tam w sali to i tak dalej. Chodźcie, będziecie się tłumaczyć na Wilczej. Dostałem wezwanie na komendę milicji. Przesłuchiwało mnie tam dwóch panów. Jeden dobry, drugi zły. Na koniec przesłuchania i ten dobry, i ten zły sprawili mi wielki łomot. Mój kontakt z Imką zaczął się w 1947 roku. Mianowicie wtedy chodziłem do gimnazjum i liceum imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w którym to gimnazjum pojawiła się organizacja młodzieżowa zwana Związkiem Walki Młodych. I ta organizacja narzuciła młodzieży pewną taką agitacyjną formą swoje przewodnictwo. I Imka weszła do tej szkoły właściwie na zasadzie takiego intruza. Zaczęły się wakacje. Pojawiła się znakomita oferta wyjazdu na obóz. Nie było wielu. Troszkę ze strachu wpisywali się. Amerykańska organizacja, która ma profil katolicki. No, ale ja się wpisałem. To jest sala kominkowa. Tu skupiało się życie towarzyskie w godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy uprawiający sporty bądź ci, którzy się opalali, przychodzili na fajfy, na spotkania towarzyskie. Tu też odbywały się wieczorki taneczne. Z tyłu znajdowało się studio radiowe i skład instrumentów, a tutaj, gdzie teraz jest ten bufet, przy tej ścianie sadowiła się orkiestra, właściwie maleńki zespolik, 4-5-osobowy, w którym czasami grywałem na fortepianie, a czasami na perkusji. Bowiem Imka miała na składzie oryginalną amerykańską perkusję, co jak na lata 50. było ewenementem. Kiedyś, pamiętam, przyszedł na takie tańce znany wówczas już perkusista Władysław Jagiełło i nawet chyba jeden utwór z nami zagrał. No rzeczywiście, Borgowski ma dobrą pamięć. Ja w Imce grałem, ale to było tak dawno, że nie pamiętam. A ja w ogóle nie jestem od gadania, ja jestem od grania. W roku 1946 jestem na Głodówce koło Bukowiny Tatrzańskiej na obozie polskiej Imki. Można powiedzieć na obozie siatkarskim, ale nie tylko, bo przecież obozy polskie Imki nie były sportowe. Dbano również o nasz rozwój umysłowy i rozwój moralny. Więc gramy w tę siatkówkę, akurat jest późna godzina popołudniowa i raptem pojawia się nie mniej, nie więcej, tylko chyba z 40 chłopa, wszyscy uzbrojeni i mówią, jesteśmy od ognia. Sytuacja jest groźna, boimy się trochę tych od ognia. I kiedy gramy w najlepsze, krzyczą, mówią, słuchajcie, idą znowu jakieś partyzanty. Ale to nie partyzanty, tylko idzie z kolei milicja z Nowego Targu, która posuwa się wolno na Głodówkę pod górę w poszukiwaniu tych od ognia. Pachnie mordem i pożogą. Trochę się tego boimy. No ale od czego jest nasz nieoceniony doktor Zajder, mało to kto o tym wie. Przy ognisku siedzi Imka, siedzą ci od ognia, siedzą ci z milicji z Nowego Targu, a doktor snuje opowieść o demokracji ateńskiej. Bardzo im się to podobało, muszę powiedzieć. Jeśli w tym czasie na Podgalu przez 2 tygodnie był spokój, jest to zasługa naszego wychowawcy doktora Zajdlera i polski Imka. Thank you.
szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego majora Olkowskiego. 21 lutego 1947 roku agent pseudonim orientacyjny doniósł, że ogień znajduje się u gospodarza Stefaniaka Józefa. Natychmiast porozumiano się z posterunkiem milicji w Nowym Targu. Polem do popisu dla naszych zainteresowań była właśnie instytucja, która się nazywa IMCA. W IMCA można było realizować wszystkie swoje zamiłowania, wszystkie hobbystyczne działania. Myśmy postanowili założyć na wzór Warszawy klub jazzowy przy IMCA w Krakowie, ponieważ słyszeliśmy, że w Warszawie powstał jazz klub z inicjatywy Leopolda Tyrmanda, znakomitego publicysty i literata. Była to kuźnia jazzu, tam powstawały różne pomysły, a wśród autorów tych idei i pomysłów był m.in. Leopold Tyrmand, który tam zamieszkiwał. IMCA była swego rodzaju taki jakby hotelem dla wielu osób, które nie miały innego mieszkania w Warszawie i tam lądowały. Było to miejsce gościnne właśnie dla takich przybłędów, jakich nazywały niektóre osoby z tych, którzy mieli władzę, która również usiłowała storpedować te wszystkie próby jazzowe, ale ciężko mi to wychodziło, gdyż tam była dobra ochrona domowa, tak zwana straż, jak się ich nazywało, słynna banda Kosiorka, banda w cudzysłowie naturalnie, opiekowała się tymi ludźmi i uniemożliwiała różne brutalne interwencje policji, bo ci policjanci, milicjanci wiedzieli, że spotkają się tam z ludźmi, którzy nie znają się na żartach i można dostać po łbie. Tu była właśnie ta grupa kosiorków. Od czego ta nazwa? Więc jeden największy taki ataman po prostu był Kosior, Jurek. Wspaniały człowiek. Zauważycie coś, że ktoś się zbliża, że po prostu to dajcie nam znać, ewentualnie sami jakoś zastawcie drogę, bo my chcemy po prostu produkować współczesną muzykę jazzową. Chodziłam do IMKI, chociaż był to w tamtych czasach policzek wymierzony socjalizmowi, niechętnie na to patrzono, ale ponieważ miałam kolegów w szkole, jeden z nich, który miał ojca krawca, zawsze był elegancko ubrany, więc zapraszał mnie na tańce. Znaliśmy tego krawca, Cesia Bitkowskiego. Wybitna indywidualność, gdzie się u niego bochmacherzy, pływacy, sportowcy, wybitni aktorzy ubierali. Także nawet do tej pory chyba mam jesionkę, którą po prostu była robiona właśnie u niego. Ale to tylko nadaje się na bambosze. Po zakończeniu działań wojennych, mieszkając w Łodzi, zostałem członkiem IMKI. Towarzystwo to działało jeszcze wówczas za pozwoleniem władz, zrzeszając młodzież akademicką, najrozmaitszą, ponieważ prowadziło samo działalność i sportową, i wychowawczą. Zdobyłem 2 razy Mistrzostwo Polski, IMEK wszystkich, jakie były w Polsce, w tenisie stołowym. I w związku z tym dostałem mieszkanie w dziale mieszkaniowym na Moniuszki 4A w Łodzi. Będąc członkiem IMKI, założyliśmy wspólnie z trzema kolegami klub melomanów muzyki rozrywkowej, do której teraz przedstawicielami są znani polscy muzycy jazzowi. To była trochę większa grupa założycielska klubu melomanów. Marek Sart, Janusz Cegiela, Romek Żyliński, mój brat Marian i ja. Członkiem klubu melomanów również był Witek Sobociński. Witold Sobociński, słynny późniejszy na całym świecie operator filmowy. W komitecie organizacyjnym budowy IMKI w Łodzi był niejaki pan Grouman. Muszę powiedzieć, że wbrew temu, cośmy po wojnie zaczęli wysłuchiwać, jacy to byli straszni ci kapitaliści, po jego śmierci, która nastąpiła gdzieś w połowie lat 30., robotnicy dosłownie płakali. Była wielka żałoba w
tych jego zakładach i nie tylko w jego zakładach. Profesor Tadeusz Koszarowski, urodzony w Brazylii, wykształcony w Polsce. Wybitna postać polskiej IMKI. Twórca Warszawskiego Centrum Onkologii. Wielki pan polskiej medycyny. Członek IMKI od roku 1929 był prezesem Rady Krajowej tej organizacji. Jak inni imciarze, działał również w czasie wojny. W czasie wojny IMKA nie została zdelegalizowana i pracowała na nieco innych obrotach pod ścisłym nadzorem Gestapo i tym podobnych niemieckich instytucji. W 1943 roku dziennikarz Grof Paterson pisał: najbardziej niezniszczalną rzeczą jest polska IMKA. Polska znajduje się teraz pod administracją niemiecką, ale polska IMKA działa z powodzeniem nie tylko w Warszawie, ale także w 12 krajach, w 200 ośrodkach. IMKA wychowała wielu wspaniałych ludzi. Między innymi członkiem IMKI był bohaterski kurier Jan Karski, twórca sukcesów polskiego boksu Stanisław Cendrowski, Bolesław Lesiecki, jeniec o flagu, po wojnie wieloletni dyrektor polskiej IMKA na emigracji, uszlachcony przez królową brytyjską. Oto wojenna droga jednej z wielu polskich imciarek. Barbara Gintoft zaraz po powstaniu warszawskim znalazła się w obozie jenieckim na granicy niemiecko-holenderskiej. Nie w jednym. Przeszłam 5 obozów i w 5 obozie zostałyśmy uwolnione przez dywizję generała Maczka. W obozie było nas 1700 dziewczyn, którymi zajęła się dywizja generała Maczka. Dostałyśmy przydziały pracy w pułkach. W każdym pułku była kantyna żołnierska prowadzona przez IMKĘ. I właśnie między innymi ja prowadziłam taką kantynę. Dostawałyśmy duże przydziały jedzenia, kanapki, herbata, kawa. Chłopcy się spotykali, grali w szachy, w karty, słuchali muzyki, bo mieliśmy koncerty, mieliśmy aktorów polskich, którzy przyjeżdżali, między innymi Kazimierz Krukowski i Zosia Terne. Jedna i to mój sen, co stare życie trwa. Jest rok 1844. George Williams z kolegami zakładają w Londynie organizację, której celem jest duchowy i fizyczny rozwój młodych mężczyzn. To już była IMKA. Szybko zdobyła popularność i uznanie i już w roku 1851 jest obecna w wielu miastach Stanów Zjednoczonych. W 1855 roku w Paryżu przyjęto dokument o nazwie Baza Paryska, określający cele organizacji. Siedzibą Europejskiego Aliansu jest Praga, a Światowego – Genewa. Zasięg organizacji jest ogromny. Obejmuje 154 kraje i zrzesza około 55 milionów członków. W IMKĘ, to ciekawostka, powstała w roku 1891 koszykówka, a 4 lata później – siatkówka. A w Polsce? Do naszego kraju IMKA amerykańska przyszła z Francji z wojskiem generała Hallera w roku 1918. Polacy witali ją piosenką Ciocia Imcia. Wkrótce organizacja działała już oficjalnie jako Polska IMKA. Członkowie i pracownicy rozpoczynają zajęcia statutowe i akcje popularyzacyjne. Z dumą noszą swoją specjalnie zaprojektowaną odznakę. Pierwszym członkiem honorowym IMKI zostaje marszałek Józef Piłsudski. Na 15-lecie IMKI odbyły się uroczystości, w których wziął udział prezydent Ignacy Mościcki. Przekazał organizacji specjalne przesłanie. 15 pięknych lat zawarte w kilku zdaniach. Pierwszego września tego roku rozpoczęła się II wojna światowa. Kwatera główna polskiej IMKI zorganizowała się w Londynie.
Kierował nią wraz ze skromnym personelem Henryk Majchrzak. Chłopcy wracali z wojny. Mieli za sobą ciężką, chlubną drogę. Oto biuletyn polskiej IMKI. Jest on pochwałą Wojska Polskiego na Zachodzie. Nasi żołnierze zrzeszeni w polskiej IMCE na emigracji nie tylko walczyli. Organizowali jeszcze po roku 1945 pomoc dla więźniów łagrów sowieckich, zbiórki żywności dla dzieci w Polsce, a także przedstawienia teatralne i estradowe. Otwierali kluby i czytelnie. Uruchamiali różnego rodzaju szkolenia. Oto Szkoła Kadetów Lotnictwa Air Training Corps w czasie wizyty prezydenta Raczkiewicza. Szkolenia prowadzone były między innymi w Afryce. Imciarze, kierowcy, nie dosypiając poczciwymi automobilami, rozwozili żołnierzy na miejsca występów i innych akcji. Generalnym dyrektorem organizacji był przez 25 lat Paul Super. Otrzymał on od prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza specjalne gratulacje. W 1945 roku IMKA w zniszczonym budynku w Warszawie rozpoczęła z entuzjazmem działania w kraju. Niestety, już po 4 latach organizacja jako narzędzie burżuazyjno-faszystowskiego wychowania została przez komunistów rozwiązana. Ale zanim to nastąpiło... Myśmy jako młodzież 16-17-letnia pchaliśmy się, dlatego że był tam jakby przedsmak Zachodu. Bo jednak to była organizacja utrzymywana przez Stany Zjednoczone. Dostawaliśmy tam przede wszystkim dobrą muzykę, którą w tym okresie czasu bardzo się ceniło. Chciałem koniecznie nauczyć się dobrze pływać. Po wielkich walkach z trenerami w końcu zostałem przyjęty do sekcji. No, po 2 latach okazało się, że nie zawiodłem ich. Ten piękny basen w 1928 roku kazał zbudować Józef Piłsudski, pierwszy członek honorowy IMKI. Byliśmy zawsze zapraszani przez taki autorytet, jak wspaniały radiowiec, pan Bocheński, który tylko nam po prostu nieraz zwraca uwagę, jak byliśmy na balkonie, mówi: Kosiorki, tylko cisza, bo lecimy w eter. To żeśmy chodzili nawet i na próby Rachonia, Cajmera, Karasińskiego. Słynna postać tamtych czasów IMKI warszawskiej to działacz, a przede wszystkim wspaniały pianista, zwany Ellingtonem w tych czasach, Zbyszek Choroszewski. Na przełomie roku 1947 i 1948 IMKA nam udostępniła salę do prób, do ćwiczeń i nawet do urządzania od czasu do czasu koncertów jazzowych. Naszym takim guru w Krakowie był wspaniały, cudowny artysta, malarz, grafik, plastyk Jerzy Skarżyński. On miał znakomitą kolekcję płyt jazzu tradycyjnego, który dla nas był właściwie nieznany, bo nasze pokolenie było wychowane na muzyce swingowej, tego typu jak nagrania Benny Goodmana, Woody Hermana, Duke Ellingtona, Count Basiego, były dla nas jak gdyby sprawdziane umiejętności i ten element swingu był już od dziecka, że tak powiem, w nas tkwił.
ale mieliśmy również Big Band Kazimierza Turewicza, który wystąpił właśnie na sali IMCE z inicjatywy naszego jazz klubu. Tamtych czasów wspaniałych Imki mam pamiątkę, którą otrzymałem od znanego malarza w Warszawie. Moje drzewo genealogiczne, z czego jestem bardzo dumny. To oczywiście pamiętam słynne postacie jak Bernard Ładysz, znakomity dziennikarz Andrzej Roman oraz do tej pory działający, świetnie mający się Tadeusz Rańk. Komendant naszego obozu był w czasie wojny pilotem dywizjonu 303 i w naszym obozie spełniał on funkcję instruktora. Uczył nas twardego życia obozowego, a życie było rzeczywiście wojskowe, dlatego że o 7 rano była pobudka. Niezależnie od pogody trzeba było robić ćwiczenia gimnastyczne. Potem było mycie w jeziorze, potem dopiero śniadanie i tak dalej, i tak dalej. Ale temu komendantowi zawdzięczamy właściwie takie wychowawcze chwile. To było najprzyjemniejsze, co nas wtedy wszystkich jednoczyło. On wieczorami przy ognisku, jeżeli była pogoda, jeżeli nie było pogody, to pod taką wiatą, opowiadał nam o przeżyciach wojennych. Brał gitarę i śpiewał piosenki. Śpiewał, pamiętam, że tam się po raz pierwszy nauczyłem piosenki "Dziś do ciebie przyjść nie mogę". Okazuje się, że ta piosenka im w Anglii towarzyszyła. Na tym tarasie, po prawej stronie, jak się schodzi na fraskaty w dół, to właściwie fajfy były. Taka młodzież troszeczkę starsza, to już właściwie tam z dziewczynami fikała. Oglądałem tutaj całą elitę Warszawy, bo na schodach opalały się najładniejsze dziewczyny Warszawy. Później takim miejscem w Warszawie był słynny basen Legii. Natomiast tu na górze, na tym tarasie, utkwiła mi w pamięci jakaś orkiestra. Był to zespół braci Łopatowskich albo Karol Bower. No i tu oczywiście na fajfach, czyli o 5 po południu, były zabawy taneczne. I tak my wszyscy młodzi chłopcy żyliśmy sobie w wielkiej szczęśliwości aż do roku 1949. W 1949 roku, czyli 4 lata po zakończeniu działań wojennych, Imka uległa likwidacji. Przeżyliśmy to okropnie, bo zarekwirowano cały majątek naszego stowarzyszenia. Mieliśmy przecież piękny zbiór i filmów, i płyt. Płyty zostały brutalnie połamane, poniszczone, filmy zarekwirowane, cały nasz majątek przeszedł do winne ręce, tak bym powiedział. A teraz spotykamy się czasami w polskiej IMCE, powiedziałbym, że nawet dosyć często, i spróbujemy doczekać czasów, kiedy znów będziemy gospodarzami we własnym lokalu, kiedy znów IMCA będzie znaczącą organizacją na mapie Warszawy.